Dzień dobry. Święta, święta i po świętach, chciałoby się powiedzieć. Być może wiele przeżyliśmy. Być może za nami bardzo intensywny okres, kiedy wiele się działo, wiele usłyszeliśmy, a teraz mamy wrócić do codzienności. Dla duchownych był to okres wielu kazań, poszukiwania inspiracji, jak najlepiej dotrzeć do swoich słuchaczy. Rodzice być może zastanawiali się, co przygotować dla swoich pociech, jak wszystko ogarnąć w tym przedświątecznym szale. Dzieci być może długo czekały na ten szczególny czas, na prezenty, na konkretne potrawy. I może na wszelkie możliwe sposoby podkreślano, jak inny, jak trudny jest ten czas, trudniejszy od tych wszystkich, które były do tej pory. Tymczasem dwa dni po świętach, po nabożeństwowym maratonie, którym być może nawet jesteśmy trochę zmęczeni, otrzymujemy niezwykłe słowo z księgi proroka Izajasza i z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie czytamy następujące słowa. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Mogą to być słowa zachęcające do powzięcia pewnych, być może noworocznych postanowień. Słowo, które ma nam dać do myślenia, które ma zachęcić nas do wysiłku, które wzywa do tego, by zastanowić się nad tym, jak komunikujemy, jak rozmawiamy. Okazuje się, że komunikacja staje się kluczem. Może to oczywiste, może doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, ale okazuje się, że komunikacji trzeba się uczyć, że wcale nie jest to takie proste. Komunikacja, właściwe rozmawianie ze sobą staje się wręcz Bożym darem. Bo okazuje się, że rozmawianie, dobór odpowiednich słów wcale nie jest taki łatwy i przekonują się o tym bohaterowie biblijni. Potrzebujemy się kształcić w rozmowie, w rozumieniu potrzeb innych. Właściwego słuchania trzeba się nauczyć. I to nie przychodzi wcale prosto. Szczególnie, gdy jesteśmy mocno nastawieni na to, co ja chcę przekazać. Koncentrujemy się na tym, co mnie się wydaje. Zwracamy uwagę na to, co ja bym w danej sytuacji zrobił. I nie zawsze umiemy wówczas spracowanemu odpowiedzieć miłym, właściwym słowem. Nie zawsze wysłyszymy, jakie pocieszenie należy przynieść naszemu rozmówcy, czego od nas oczekuje, jakiego nastawienia chciałby od nas otrzymać. I dlatego pod tym względem jesteśmy zachęcani do tego, by wzorować się na przykładzie Jezusa, który pod tym względem był niesamowity i potrafił doskonale odnaleźć się, niezależnie od tego, z jakim rozmówcą miał do czynienia, z jakiego kontekstu ów spotkany człowiek się wywodził. Czy był to ktoś bogaty, czy biedny, czy była to kobieta, czy był to mężczyzna, czy był to ktoś uznawany za pobożnego, czy był to ktoś, kto określany był mianem grzesznika. Jezus Chrystus w doskonały sposób potrafił wsłuchać się w potrzeby drugiego człowieka. Był w stanie dostrzec w nim to, co jest wyjątkowe. Był w stanie dostrzec to, co powinno być zauważone, czego być może nie zauważają inni. I dlatego był takim doskonałym rozmówcą. Dziś jesteśmy zachęcani, by uczyć się komunikacji, co jest być może o tyle ważne, że przecież tak wiele czasu spędzamy obecnie z naszymi bliskimi. Być może po świątecznym czasie trzeba pewne sytuacje krystalizować. Może powiedzieliśmy coś za dużo. A może nie powiedzieliśmy pewnych rzeczy. Może ktoś nie chciał nam czegoś powiedzieć, bo go zagadaliśmy, bo czuł się przytłoczony. Bo była pewna okazja, ale okazało się, że tych miłych słów
nastawienia związanego z pocieszeniem zabrakło. Święta, święta i po świętach. Nie zmienia to jednak faktu, że jako chrześcijanie cały czas mamy do wykonania zadanie. Zadanie związane z tym, aby funkcjonować w tym świecie, iść w ten świat z przesłaniem, że warto ze sobą rozmawiać, warto naśladować pod tym względem Jezusa Chrystusa, warto uczyć się, rozwijać się w procesie komunikacji i warto wykorzystywać go do tego, by używać miłych, mądrych i pocieszających słów. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.